Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem.
savage. Zatrzymaj się, Mora. A walka długo nie potrwa. Porąbię cię na kawałki. Porąbię cię na kawałki. Twoja kość. Rozerwę cię na strzępy. Co zrobiłeś? Orkowie pozwoliliby nam żyć. Teraz Xardas przyśle ich tu więcej, żeby zrobili z nami porządek. Musisz się udać do Redok. Co ma wspólnego Xardas z orkami? Co z tobą nie tak? Gdzie byłeś przez ostatnie parę tygodni? Xardas jest przywódcą orków. Zdradził nas! Co jeszcze wiesz o Xardasie? Zniszczył magię runiczną, ta głupia świnia? Bez mojej magii paladyni i magowie ognia nie mają szans przeciw hordom orków.
Uważaj na siebie. Na terenach na wschód od Vanguardu roi się od orków. Są ich całe stada. No i co? Wiesz, nie są zbyt przyjacielscy. Szukają tylko okazji do bitki. Jeśli cię zauważą, przerobią cię na karmę dla psów. Co tu robisz? Jestem łowcą. Żyję z tego, co zdołam upolować na wybrzeżu. Możesz mnie nauczyć polować? Pewnie, ale nie za darmo. W dzisiejszych czasach trzeba myśleć o sobie. Jeśli przyniesiesz mi mięso jelenia ze wschodu, nauczę cię kilku sztuczek. Jak sądzisz, to uczciwa propozycja? Jest jakiś sposób, żeby ominąć orków? Zapomnij o przełęczy z Avangardem. Spotkasz tam tylko jeszcze więcej orków. Możesz spróbować dostać się do Faring, tylko trzymaj się z daleka od orków. Pokaż mi swoje towary. Thank you.
Przyniosę ci mięso jelenia. Dobrze, ale bądź ostrożny. Jeśli orkowie zauważą cię poza Vanguardem, zaszedłeś za daleko, jasne? Jasne. Mieszkasz tu zupełnie sam? A czemu nie? Nie czuję się zniewolony przez orków. Bandyci też nie pozwalają sobie wejść na głowę. Atakują każdego w zasięgu wzroku. Jest jedno miejsce, od którego powinieneś się trzymać z daleka. Vanguard, stolica na północy. Stacjonuje tam cała armia. Na twoim miejscu nie zbliżałbym się tam zanadto. Rozumiem. Mm.